Dzień dobry, przyjaciele, subskrybenci, szanowni państwo. W dzisiejszej audycji chcę przedstawić raport, ogólny raport, dotyczący sal Królestwa Świadków Jehowy. Stricte nazywam rzeczy po imieniu. Sekty Świadków Jehowy z innymi religiami, w czym jest ta współpraca? W handlu salami Królestwa Świadków Jehowy. I właśnie to jest ten raport, który państwu chcę przedstawić. Oczywiście pogrupowałem to w 11 punktów, ponieważ bardzo dużo zajęło mi czasu drukowanie źródeł informacji. Przedstawię państwu tutaj do kamery. Oczywiście to są nagłówki ze źródła informacji, z mediów, które te informacje zawarły. Oczywiście będą linki w opisie filmu i każdy będzie mógł się zapoznać. Oczywiście też będę przedstawiał do kamery poszczególne, tak jak tutaj wyszczególniłem w 11 punktach główne nagłówki, będę pokazywał do kamery również zdjęcia, które uznałem, że warto je po prostu pokazać. A wszyscy zainteresowani, którzy będą chcieli sprawdzić te informacje, będą mogli to zrobić, klikając w opisie filmu linki do źródeł informacji. Są z różnych gazet, z różnych mediów, więc mam nadzieję, że sobie poradzicie. Żeby nie przedłużać, idziemy fedrować. Pierwszy punkt. Kościół katolicki przeniósł mszę do sali Królestwa Świadków Jehowy. Informacja 23 września 2021. 2. Kościół baptystów kupuje salę Królestwa Świadków Jehowy. Informacja 23 kwietnia 2021. Stany Zjednoczone. 3. Świadkowie Jehowy przekazują klucze do sali Królestwa Kościołowi baptystów. Informacja z 3 stycznia 2021. Norwegia. 4. Masoni kupują salę Królestwa Świadków Jehowy. Informacja 20 sierpnia 2021. Finlandia. 5. W Finlandii trafiają do sprzedaży jeszcze dwie sale Królestwa. Informacja z 11 kwietnia 2021. Finlandia. 6. Sala Królestwa w stanie Tasmania jest niedawno sprzedana za 415 tysięcy dolarów amerykańskich. Informacja 23 lipca 2021. Australia. 7. Czas pożegnać się z kolejną salą Królestwa. 13 lipca 2021. Australia. 8. Arabski Kościół Chrześcijański kupuje salę Królestwa Świadków Jehowy. Informacja 6 czerwca 2021. Richmond, USA. 9. Ośrodki opieki dziennej w kontrowersyjnej sali zgromadzeń Świadków Jehowy. 15 maja 2021. Dania. Dlaczego kontrowersyjna? Pokażę wam zdjęcia. 10. Sala Królestwa stanie się meczetem w Belgii. Informacja z 6 stycznia 2021. Oczywiście Belgia. 11 punkt. Małe podsumowanie hal narodowych w Finlandii. W dniu 9 grudzień 2018. Aktualizacja 8 kwiecień 2019. Ostatnia aktualizacja 6 lipiec 2019. Jeszcze raz przedstawię główne nagłówki ze źródeł informacji. Tak, jeszcze trochę przybliżyłem, żeby było widać. I teraz zgodnie z numeracją przedstawiam do kamery dane
Świadkowie Jehowy nadal wykazują znaki, że w Stanach Zjednoczonych zmagają się z przyciągnięciem nowych wierzących i zatrzymaniem tych, którzy uczęszczają na ich zebrania w ich salach królestwa. Ostatnio organizacja religijna za pośrednictwem pośredników w handlu nieruchomościami wystawiła na sprzedaż jedno ze swoich miejsc kultu w mieście Akron w stanie Ohio. A nieruchomość nabył kościół katolicki świętego Józefa, założony w 1915 roku przez libańskich i syryjskich imigrantów. Zdjęcia sali królestwa pokazane na portalach nieruchomości można obejrzeć w tym poście. Ja pokażę tylko kościół. Tak. I salę królestwa w Akron. Kościół Baptystów kupuje salę Królestwa Świadków Jehowy. Lokalną salę Królestwa Świadków Jehowy zakupił zbór Kościoła Baptystów w Chesterfield, City w Stanach Zjednoczonych. Aby kupić posiadłość, baptyści zapłacili Świadkom Jehowy około 550 tysięcy dolarów. Proszę. Aha, i jeszcze jedna, właśnie, bo tutaj zapomniałem, bo było podwójnie. Świadkowie Jehowy przekazują klucze do sali królestwa Kościołowi Baptystów. Na początku ubiegłego miesiąca zbór Kościoła Baptystów przejął działalność sali królestwa Świadków Jehowy w mieście Liesand w Norwegii. Lokalna gazeta poinformowała o transakcji z udziałem dwóch wspólnot religijnych i opublikowała zdjęcie starszego Świadków Jehowy, który symbolicznie przekazuje klucze do posiadłości pastorowi Kościoła Baptystów, jak pokazano poniżej. I to jest właśnie to zdjęcie przekazania kluczy pastorowi Baptystów przez Świadka Jehowy. Masoni kupują salę Królestwa Świadków Jehowy w Norwegii, tak? Przepraszam, Finlandia. Pomyliłem kraje, Finlandia. I żeby było ciekawiej, to jest ta nieruchomość, która była niegdyś salą Królestwa, tak zwaną. I na tej nieruchomości jest już znak masoński. Proszę. To są szczegóły i dowody w sprawie. Tu mam jeszcze zebrane linki, źródła informacji, jeśli chodzi o masoni zajmują salę Królestwa Świadków Jehowy. Oczywiście linki będą w opisie filmu. W Finlandii trafiają do sprzedaży jeszcze dwie sale Królestwa. TJ w centrum. Sala Królestwa taka, jakiej chciał Pan Jezus. A jakiej chciał Królestwa, sali Królestwa Pan Jezus? Właśnie takiej. Władze hrabstwa Island w Stanach Zjednoczonych przyznały lokalnej organizacji charytatywnej kredyt w wysokości 415 tysięcy dolarów na zakup budynku, w którym wcześniej mieściła się sala Królestwa Świadków Jehowy. Bezdomni będą mogli schronić się w budynku należącym do Świadków Jehowy w Stanach Zjednoczonych. Proszę.
Czas pożegnać się z salą Królestwa Tasmania. O, przepraszam, sala Królestwa sprzedana w Tasmanii za 415 tysięcy dolarów. Czas pożegnać się z kolejną salą właśnie. I to jest ta sala sprzedana za 415 tysięcy dolarów australijskich. Arabska społeczność chrześcijańska w Rookwood w Stanach Zjednoczonych zakupiła w mieście salę Świadków Jehowy. Transakcja dotycząca nieruchomości z udziałem dwóch wspólnot religijnych wyniosła 585 tysięcy dolarów. Aby zawrzeć umowę ze Świadkami Jehowy, arabska wspólnota religijna przeprowadziła za pośrednictwem swoich wiernych zbiórkę pieniędzy. Wszystkie zdjęcia w tym poście pochodzą z sali Królestwa Świadków Jehowy, która została zakupiona przez arabską społeczność chrześcijańską. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście każdy będzie mógł sobie sprawdzić w linkach wszelkie informacje. O, to jest ta właśnie sala, o której mówiłem. Tu jest link do nieruchomości, strony, która prowadzi nieruchomość, znaczy się zajmująca się sprzedażą nieruchomości, i jest podana kwota 415 tysięcy dolarów. Oczywiście Australia, Tasmania. Świadkowie Jehowy kontynuują palenie majątku w Australii. Według TJM FOCO, sala Królestwa znajdująca się w stanie Tasmania, regionie, który zainspirował stworzenie postaci diabła tasmańskiego, a więc tutaj do tej kreskówki, została właśnie sprzedana. Ośrodki opieki dziennej w kontrowersyjnej sali zgromadzeń Świadków Jehowy. Duński Departament Oświaty Silkeborg rozważa wykorzystanie przestrzeni dawnej sali zgromadzeń Świadków Jehowy, która znajduje się w mieście w dwóch ośrodkach opieki dziennej, aby pomieścić około 120 dzieci w każdym. Nagłówek jest podany. I informacja. No i małe podsumowanie sprzedaży hal narodowych Finlandii w dniu 9 grudnia 2018, aktualizacja 8 kwiecień 2019, ostatnia aktualizacja 6 lipiec 2019. Czyli 3 lata temu około. Chodzi też taki krótki raport z Finlandii, tutaj macie przedstawiony. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, współpraca międzywyznaniowa, międzyreligijna, że tak powiem, kwitnie w najlepsze. Kiedyś, kiedy ktoś, kto miał firmę, chciał pójść do kościoła, naprawić dach, położyć kafelki, cokolwiek, instalację elektryczną, nie mógł tego zrobić, ponieważ byłby oskarżony o współpracę międzywyznaniową i powiedziano by, starsi by powiedzieli, że to się Jehowie nie podoba, tego nie wolno robić, to jest grzech. A co się okazuje? W dobie w roku 2021 i we wcześniejszych latach okazuje się, że współpraca międzywyznaniowa sekty Świadków Jehowy kwitnie w najlepsze. Chodzi o kasę, chodzi o pieniądze. Wszyscy pracowaliśmy, byli świadkowie pracowali, ex-świadkowie pracowaliśmy przy salach Królestwa za darmo, wykorzystując urlopy, własne środki finansowe, własne paliwo, własne samochody i własną, nieraz własną żywność przywoziliśmy, nieraz własne narzędzia. Ja potwierdzam to, bo ja swoje narzędzia użyczyłem na długi okres czasu, budując centrum kongresowe w Sosnowcu. Więc wiem, o czym mówię. I powiem krótko, sami ocencie, czy
ja okłamuję, czy raczej świadkowie Jehowy kłamią swoich wiernych, swoich głosicieli? Wiecie, dlaczego przy sprzedaży nie nazywają tego sala, że to są sale królestwa, tylko budynki użyteczności publicznej? Ponieważ chodzi o dezinformację. Chodzi o to, żeby głosiciele się nie dowiedzieli, gdzie idzie ich praca i za jakie pieniądze, których oni w ogóle, no i my, eksowie, też nigdy, przenigdy nie ujrzymy, żeby nam zapłacili za naszą pracę, którą wykonywaliśmy. Dlatego, moi szanowni widzowie, subskrybenci, przyjaciele, przedstawiłem wam krótką kronikę współpracy międzywyznaniowej sekty Świadków Jehowy. Bo to jest współpraca międzywyznaniowa. Handel domami, nieruchomościami zwanymi stricte salami królestwa, jest to współpraca międzywyznaniowa. Aha, miałem pokazać jeszcze, przepraszam, właśnie kontrowersyjne zdjęcie. Przepraszam, miałem pokazać kontrowersyjne zdjęcie. Naprawiam swój błąd. Naprawiam swój błąd. Nieruchomość należąca do Świadków Jehowy, która w przyszłości mogłaby stać się przestrzenią dla dzieci, została zakupiona przez Urząd Miasta Silkeborg w 2017 roku. I tam jest podana cena, bo to jest prawdopodobnie informacja ze strony hiszpańskojęzycznej, ale pokazuje te kontrowersyjne zdjęcie. W sumie dwa. Miejsce, w którym mieściło się duże miejsce spotkań Świadków Jehowy, stało się kontrowersyjne dla organizacji religijnej, ponieważ jej widok z góry wygląda jak symbol tajnego stowarzyszenia iluminatów. Pokazuję tutaj do kamery, żeby nie było, że sobie zmyślam. No i tutaj są podane na końcu źródła informacji. Oczywiście będą one umieszczone w opisie filmu. Jakie wam się wnioski nasuną? Co o tym myślicie? Podzielcie się w komentarzach. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że osoby szerzące nienawistną mowę, dezinformację, jakiekolwiek, próbujące zakłócić porządek kanału Lasbukowy, będą usuwane. To bezdyskusyjnie. Chcę wszystkim podziękować za subskrybowanie kanału Lasbukowy. Informacja też bardzo szczególna. Kanał Lasbukowy jest prowadzony bezinteresownie. Całkowicie. Przyjaciele, którzy posyłają mi informacje i z różnych portali społecznościowych i z różnych dzienników informacyjnych, również to czynią bezinteresownie, nie pobierają za to żadnych pieniążków. I dlatego właśnie chcę za tą współpracę, oczywiście nie międzywyznaniową, tylko współpracę stricte dziennikarską, społeczną, chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że ludzie na całym świecie będą się mogli dowiadywać, kim, czym jest sekta Świadków Jehowy. Stricte rzecz nazywam po imieniu. Komuś może się to nie podobać, ale ja nazywam rzeczy po imieniu. Mówię o faktach, mówię o rzeczach, które miały miejsce, mają miejsce i być może miejsce mieć będą. I podaję zawsze źródła informacji. Jeśli w czymś się pomylę, oczywiście stwierdzę swój błąd lub ktoś wykaże mi, że się w czymś pomyliłem, będę wdzięczny za to wskazanie mojego błędu, bo na tym polega prawdziwa wymiana informacji, wiedzy, poglądów. Dziękuję wszystkim z całego serca za wasze komentarze,
nieraz bardzo ciekawe, bardzo pomocne. Kanał Las Bukowy się rozwija. A to dzięki Wam, dzięki lajkom, które z tego co wiem, no poszerzają zakres. Ale mimo wszystko, czy będą lajki w górę, czy nie, mnie zależy na tym, żeby przesyłać informacje takie, jakie one są w rzeczywistości. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Mam tutaj oczywiście stoper, żeby nie przekroczyć czasu. Wszystkiego dobrego. No to Pyrsk, Rostomili, Ludkowie.